Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy Miłki za rok 2014. Proszę o tę komisję. Czy tą komisję wcześniej opiniowała? No, przewodniczący, poproszę bardzo, proszę. Komisja budżetowa pozytywnie opiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania ze strony Rady? W takim razie przechodzimy do procedury podjęcia uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Miłki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Proszę o komisję. Komisja budżetowa pozytywnie opiniuje projekt ustawy w sprawie udzielenia wójtowi gminy Miłki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? W takim razie przechodzimy do punktu kolejnego procedury podjęcia uchwały. Kto z Szanownej Rady jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Miłki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Proceduję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu, chociaż jest to sytuacja taka powiązana, bo tak naprawdę ustawa dziwnie to formułuje, tak, że poprzedni, powiedzmy, wójt funkcjonuje do prawie końca roku, kiedyś to wcześniej zaczynało się kadencję, teraz od 1 grudnia. Niemniej serdecznie dziękuję za zaufanie i mogę obiecać Państwu ze swojej strony, że dokona wszelkich starań, tak jak do tej pory myślę, że starał się te wszech miar, wywiązywać się z powierzonych mi obowiązków, spełniać oczekiwania. Niemniej nie zawsze wszystkie oczekiwania są do spełnienia ze względów finansowych, a nie niechęci mojej. Niemniej postaram się, żeby ten budżet tego roku też zamknąć na, powiedzmy, przyzwoitym poziomie, tak abyśmy mogli rozpocząć funkcjonowanie w przyszłym roku jeszcze sprawniej i jeszcze łatwiej. Dziękuję teraz wszystkim. Dziękuję Pani Wójcie, Pani Absolutorium. Dziękuję bardzo. Dziękuję również poprzedniemu wójtowi, który realizował ten budżet w większości. Budżet, tak jak wspomniała Pani Wójt, bardzo trudny. Niesamowicie trudny. Myślę, że tak jak Pani Skarbnik mówi, w tym roku jest budżet najtrudniejszy z wszystkich lat poprzednich realizowanych, tak? Więc sytuacja jest trudna. Niemniej myślę, że przy wspomożeniu ze strony Państwa przede wszystkim, bo to Państwo decydujecie o wielu rzeczach, uda nam się jakoś wyjść przynajmniej trochę na prostą. Bo zamierzeń, jak Państwo żeście zwrócili uwagę na ten zarys potrzeb, jest wiele. I mam nadzieję, że przez te kilka lat, nie w roku, tak, kolejnych 8 co najmniej, uda nam się przynajmniej większość z tych planów zrealizować. W takim razie przechodzimy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Miłki. Temat znany, uchwała omawiana w komisjach, ale jeżeli są pytania, to bardzo proszę. No, w takim razie bardzo proszę o opinię komisję. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Polityki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany statutu gminy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do podjęcia uchwały. Kto z Szanownej Rady jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Miłki? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Uchwała
Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt kolejny, podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2017. Projekt uchwały Państwo otrzymali, tam zaszły niewielkie zmiany. Stowarzyszenia wniosły niewielkie uwagi. Tam w załączniku, Panie w załączniku pierwszym do uchwały chyba Stowarzyszenie z Emerytów i Rencistów, Pani Sekretarz. W pierwszym punkcie macie Państwo... Nie, 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 załącznika nie mamy. Ja nie dawałam, bo już... To wcześniej się było. W każdym razie zmiany są niewielkie. W punkcie pierwszym doszło kulturalnych i edukacyjnych i w punkcie drugim było zachowanie dziedzictwa kulturowego doszło oraz ochrona dóbr kultury. Te zmiany są niewielkie. Tam jeszcze w tytule będzie w sprawie wieloletniego. To jest wieloletni. Tak. Mówimy o załączniku oczywiście. Może jakieś pytania to Pani Sekretarz wyjaśni. To już wyjaśniłem Pani Sekretarz co do programu, ale jeżeli ktoś ma jakieś... Tak, tak, akurat jesteśmy w tym czasie. Nie ma pytań? W takim razie bardzo proszę o opinię. Komisja? Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2017. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos? Pani radna chce zabrać głos? W takim razie przechodzimy do podjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2017. Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Wolne wnioski w sprawie równe. Bardzo proszę. Proszę. Ja chciałam powiedzieć, w Skrzyniach stoi ławeczka. Bardzo dziękuję Pani Wójt i Panu Sołtysowi za to. I chciałam też podziękować, bo dzieci, które przyjęły pierwszą komunię świętą, były na wycieczce, którą dzięki Pani Wójt, bo zasponsorowała wyjazd autokarem, mogły odbyć. Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji, że mamy na dzisiejszej sesji obecnego Pana Radnego Powiatowego, tak Mariusza Bronka, tak bardzo proszę. Dla tych z Państwa, myślę, że chyba znany jest, ale jeżeli ktoś z Państwa nie zna, Pan Bronk był radnym w poprzedniej kadencji, obecnie jest radnym powiatu Giżyckiego, tutaj z okręgu gminy Miłki, Kruklanki. Jeżeli są pytania do Pana Radnego, to bardzo proszę. Tak, ja bym chciał... To pytanie może później, chciałbym krótko opowiedzieć o tych sprawach powiatowych, które dotyczą nas, mieszkańców gminy Miłki, jako części powiatu Giżyckiego. Ja byłem na którejś sesji i mówiłem, że jestem członkiem i przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu, I o jednej rzeczy z zakresu edukacji chciałbym powiedzieć. Dzieci od nas, tak, gimnazjalne trafiają do szkół średnich, natomiast trzeba wiedzieć, że
doszły do nas słuchy, że na terenie naszego powiatu działają szkoły, które nie mają do tego uprawnień, natomiast prowadzą nabór. Z naszej strony, ze strony powiatu i powiatowego zespołu obsługi szkół i placówek oświatowych, taka informacja trafiła do wszystkich gimnazjów na terenie naszego powiatu. I są oczywiście szkoły powiatowe, są i szkoły prywatne, które posiadają takie uprawnienia, natomiast są też szkoły, które prowadzą nabór, ale aktualnie nie spełniają wymogów, które są stawiane szkołom, aby mogły prowadzić taką działalność. Tak więc ja to mówię o tym, żeby ewentualnie przestrzec przed tym, żeby nie skierować dziecka do szkoły, która nie ma, aktualnie nie ma prawa do świadczenia takich usług. Może warto było taką informację wysłać do szkół? Taka informacja została wysłana już ze dwa tygodnie temu. Przestrzec i uniknąć ewentualnie. Tak jak mówiłem, dyrektor powiatowego zespołu obsługi szkół i placówek oświatowych wysłał taką informację do wszystkich gimnazjów na terenie naszego powiatu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, która często tu się pojawia, drogi powiatowe. To, że aktualnie wchodzimy wspólnie z gminą Miłki inwestycje w Rydzewie, to Państwo doskonale wiedzą. Też zapewne pani wójt informowała o tym, że tam powstały spore oszczędności poprzetargowe. Ta inwestycja zostanie zrealizowana tam zgodnie z harmonogramem. Będzie sierpnia jest planowana. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, bo tu wiele rzeczy padło na temat spraw konserwacyjnych. Ja dziękuję za te sygnały, bo to część pojawiło się w trakcie sesji, część przed sesją. Jakby staram się też te rzeczy monitorować, natomiast no, nie zawsze to jest tak, żeby tak po prostu za pstryknięcie palca wszystko można było zrobić. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, zauważyłem jako członek Rady Powiatu, że wiele gmin, wiele mieszkańców, wiele sołectw z innych gmin przeznacza własne pieniądze, często są to pieniądze sołeckie. I dzięki temu tam są różne przeprowadzane inwestycje wspólnie z powiatem. Wiem, że jakby dużo łatwiej się rozmawia o wspólnych inwestycjach, gdy się do tego dokładamy. No, tu jest przykład też w Rydzewie. Natomiast są te różne drobniejsze sprawy, bo powiat też przeprowadził taką podobną inwestycję do Rydzewa w Rydminach, wspólnie z gminą Rydminy. Natomiast oprócz tego część sołectw gminy Rydminy przeznaczyła swoje fundusze sołeckie na mniejsze lub większe, a zazwyczaj to były mniejsze, zakresy naprawy dróg, budowy chodników w swoich miejscowościach. Wiem, że też takie działania podjęła jedno z sołectw w gminie Rym. Aktualnie powiat jakby całkiem sporo prowadzi tych inwestycji, mniejszych lub większych. Oczywiście tak jak wszędzie kołderka jest za krótka i potrzeby są dużo większe niż możliwości finansowe. Z aktualnych rzeczy, które to może niekoniecznie dotyczą naszych gminy, ale nas jako mieszkańców, którzy jeździmy do Giżycka, to też będzie w najbliższym czasie remontowany chodnik. Będzie budowana droga rowerowa przy ulicy Białostockiej w Giżycku, to jest wespół z miastem Giżycko. Będzie też robiony ciąg pieszo-rowerowy w stronę Sulim od obwodnicy, to jest z współpracy z gminą wiejską w Giżycku. Droga Białostocka od przejazdu, tak? Czy będzie tylko część? To będzie nie sama droga, tylko ciąg pieszo-rowerowy. Będzie robiony, ponieważ tam chodnik jest no, w opłakanym stanie. Droga zamiezdnia była odświeżana, nie wiem, 20 lat temu. Tak więc nie jest jeszcze tam tak źle. Natomiast z takich, to może jest mało pocieszające, ale jak ja ostatnio trochę jeżdżę po bliższych lub dalszych okolicach, to powiem Państwu, że naprawdę nasze drogi powiatowe są bardzo dobre. Jeśli to porównać do powiatów ościennych. Naprawdę czasami tak. To jest marne pocieszenie, ja doskonale Panią rozumiem, że to jest daleko od ideałów, ale naprawdę, wiesz, Państwo, nasz powiat
samorządem całkiem z grami sobie radzi ze stanem dróg. Oczywiście tu chodzi jak zwykle, tak? Ostatnio zwykle tak mawiać burmistrz miasta Grzyska. Do szczęścia są potrzebne tylko trzy rzeczy. Pieniądze, pieniądze i pieniądze. Tak więc to jest temat dróg. Temat szpitala. Jest to dosyć gorący i bardzo ciągnący się temat. Z poprzednich, nie wiem na ile Państwo o tym, tak więc postaram się opowiedzieć pokrótce historię szpitala i tej sytuacji, która obecnie jest. A nie jest aż taka tragiczna, jak to czasami się zwykło mówić. Chociaż też dobrze nie jest. Nie oszukujmy się. Kilka lat temu powiat został niejako obarczony szpitalem, bo kiedyś szpitale dawno temu były finansowane z budżetów centralnych. Nasz szpital przez kolejne lata był odurzany co trochę, bo sytuacja finansowa szpitala, odkąd on był w... odkąd powstał powiat, tak? Bo wtedy szpital został też przeznaczony pod władanie starostwa powiatowego. Był co jakiś czas odurzany i to było po kilka milionów złotych. W którymś momencie rząd podjął ustawę, która niejako zakazywała takich działań. I tutaj się już wtedy zaczęły coraz te większe problemy finansowe. Wtedy w 2017-2012 powiat podjął decyzję o tym, żeby przekształcić szpital z tak zwanego ZOZ-u, tak, w spółkę ZOO i były jakby działania dwutorowe, aby wybrać prezesa do zarządzania lub wybrać spółkę, która będzie go zarządzała. Jednocześnie wtedy powiat przejął całe zobowiązania wymagalne, czyli te wszystkie niezapłacone faktury, które były już po terminie płatności. Było to ponad 6 milionów złotych, na to powiat Giżycki zaciągnął kredyt, który aktualnie ciągle jest spłacany. Natomiast wszystkie inne faktury, które były jeszcze w terminie płatności, a było też ich co pewne kilka milionów złotych, były niejako wniesione aportem do spółki ZOO. W tym konkursie, który został przeprowadzony na tak równolegle były dwa postępowania prowadzone na prezesa i na firmę zarządzającą. Na prezesa nikt się nie zgłosił, natomiast na firmę zarządzającą pojawiły się bodajże 2 czy 3 oferty. Z tego została wybrana oferta Grupy Nowy Szpital ze Szczecina. Ideą tego było tak, żeby ten szpital wzięła w zarządzanie firma, która zna się na prowadzeniu szpitali i wie jak to robić i wie jak na tym wyjść dobrze finansowo. Przy tym zarząd i Rada Powiatu zrobiła jakby takie zabezpieczenie dla nas wszystkich, dla powiatu, że spółka została powołana ze stosunkowo niewielkim kapitałem zakładowym 100 tysięcy złotych. Natomiast wszystkie budynki, cała infrastruktura, całe wyposażenie szpitala nadal jest i było i jest własnością powiatu giżyckiego. W ramach tej umowy postanowiono przekazać grupie zarządzającej 67% udziału w tej spółki, czyli de facto 67 tysięcy za zarządzanie. W dużym uproszczeniu, nie chcę opowiadać całej historii, naszym zdaniem Grupa Nowy Szpital nie wywiązywała się z powierzonej jej zadania. Mało tego można by powiedzieć, że wręcz drenowała finanse szpitala, zamiast zajmować się prowadzeniem tej spółki w ten sposób, żeby ta firma, tak, szpital jako spółka ZOO, żeby się rozwijał. Na początku tego roku została wypowiedziana ta umowa. Były postępowania upominające. Później w efekcie doprowadzono do rozwiązania tej umowy. Na dzień dzisiejszy ta umowa naszym zdaniem jest rozwiązana skutecznie. Natomiast Grupa Nowy Szpital się z tym nie zgadza i złożyła pozew przeciwko powiatowi Giżyckiemu. I aktualnie toczą się sprawy. Tutaj też o tych niuansach formalno-prawnych można by było rozmawiać długo i namiętnie. Niemniej
Działania, które poczyniła grupa Nowy Szpital, spowodowały, że szpital został rękami sądu ubezwłasnowolniony w stosunku do szpitala, ponieważ aktualnie szpitalem zarządza syndyk powołany przez sąd. Naszym zdaniem ta osoba na stanowisku syndyka działa niestety czasami na szkodę tego szpitala, natomiast ignoruje wszelkie wezwania zarządu Rady Nadzorczej do, jakby do opamiętania się, tak to bym powiedział. Niemniej ten spór jest na jakby płaszczyźnie powiat giżycki, grupa Nowy Szpital, a nie szpital giżycki. Szpital giżycki działa względnie normalnie. Działa względnie normalnie, bo co jakiś czas pojawiają się różne, zazwyczaj uzasadnione żądania finansowe, szczególnie mówimy tutaj o pielęgniarkach. Natomiast ostatnio sytuacja była dosyć kryzysowa i było blisko do zamknięcia jednego z oddziałów z szpitala, oddział neurologiczny, ponieważ żądania finansowe lekarzy rezydujących na tym oddziale przerastały możliwości finansowe szpitala. Według informacji, jakie posiadam, lekarze mieli ustąpić. Taka była przynajmniej oficjalna informacja pani syndyk, natomiast z nieoficjalnych źródeł wiem, to jest niepotwierdzone, że pani syndyk ujęła się i aktualnie utrzymanie oddziału neurologicznego kosztuje kilka tysięcy więcej miesięcznie niż to było wcześniej. Warto wiedzieć, że kilka tysięcy to nie jest aż tak dużo, tak? Bo duży szpital jest rzędu 46 milionów rocznie. To niemniej. Tak jakby podsumowując, aktualnie sprawy sądowe się jeszcze toczą. One pierwotnie były założone w Szczecinie, natomiast na dniach prawdopodobnie zostaną przeniesione do Sądu Okręgowego w Olsztynie, bo to jest sąd właściwy dla szpitala giżyckiego. I tutaj jakby nie chcę też za dużo swoich ocen, natomiast wydaje nam się, że działania byłego operatora są nieracjonalne i często chcą, żeby nam utrudnić i tak naprawdę, żeby nasz ten szpital ubić wręcz z niewiadomych przyczyn. Natomiast myślę, że prędzej czy później sytuacja zostanie rozwiązana. Sytuacja własności i zarządzania szpitalem. Niemniej jedna to dzisiaj się dowiedziałem. Pani syndyk złożyła wniosek o upadłość spółki. I też tak naprawdę oficjalnie powiat jeszcze tego tak naprawdę nie otrzymał oficjalnej informacji, natomiast z tej pieczy, jaką starostowie toczą, no są te przypadki, ale się dowiedzieli. Jak wyjdzie, to nie wiemy, natomiast ciągle jest kwestia szpitala samorządowego, czyli być może ten temat tylko jedna pani wójt już mówiła, kilka miesięcy temu, aby to nie tylko powiat był udziałowcem spółki, która będzie zarządzać szpitalem giżyckim, ale żeby to były wszystkie samorządy łącznie z gminnymi, weszły jakby w te